Teraz uwaga razem. Mocniej zabiło mi serce. To teraz będzie kawałek jazzowy. Piosenka bardzo, bardzo stara. Kompozytor George Gershwin. Słowa napisał Ira Gershwin. Ja chciałam tu powiedzieć tylko, że Gershwin jest poza moim mężem, jest mężczyzną mojego życia. Bo tak to się stało bardzo dawno temu, jak właśnie byłam na kierunku pedagogicznym filologii rosyjskiej i usłyszałam wykonanie Janis Joplin Summertime. No i oszalałam już, nieważne był język rosyjski. I o zgrozo nie skończyłam tych studiów. Teraz mam podobną sytuację z moim dzieckiem, no ale myślę, że mój tłumaczej cały czas, wtedy były studia państwowe, to mojej mamy tak nie bolało, na trzecim roku ty masz szansę robić teraz licencjat, więc skończysz. Ona chciała być socjologiem, śpiewającym w momencie. Natomiast ja myślałam, że będę filologiem rosyjskim, ale tak jak powiedziałam, oszalałam na punkcie Summertime i wtedy nic dla mnie nie było ważne, żaden tam język rosyjski, tylko śpiewanie. Oczywiście wtedy w radiach nie mówili, kto jest kompozytorem tego utworu, ale dzięki temu, że ja mam szczęście w ogóle do ludzi, to poznałam takich ludzi, którzy mi przybliżyli. Poznałam wtedy autora tego utworu, poznałam w ogóle więcej tych utworów, śpiewałam, zaczęłam śpiewać muzykę jazzową. I w hołdzie dla George'a Gershwina nagrałam, z okazji stulecia urodzin George'a Gershwina, nagrałam taką płytę The Man I Love, George Gershwin, The Man I Love. I to jest właśnie utwór z tej płyty, to jest piękna aranżacja Bogdana Hołowni, taka trochę przewrotna, bo ciekawa jestem, czy po wstępie państwo będziecie wiedzieli, co to jest za piosenka. Bogdan Hołownia między innymi tutaj gra na fortepianie. Nie mówię tytułu. Sweet and lovely.
dynamiczniejszy. Tak? Czy przechodzimy na powiązanie? Przeprawanka. Przeprawanka. No to dla pana przeprawanka, to pan się tego nie spodziewa, to będzie teraz przy pana, to będzie utwór prosto z kosmosu. Kosmosu, ale mało tego, że z kosmosu, to będzie papski kosmos. Ale też nawet wie pan co, to się świetnie... Nie, tu wystarczy, że są pani. Tu już jest tak wiadomo, że proszę pana... ja zaraz powiem całą moją pisowę. Tak się dobrze składa, że to była Lady Be Good. Chyba państwo poznaliście trochę tak przewrotna aranżacja, ale o kobiecie. Natomiast ja nie ukrywam, że mam wielką słabość do kobiet. Kocham kobiety, szczególnie kobiety polskie, ale proszę tego nie w takich kategoriach nie rozważać. Ja po prostu uważam, że Polki są najlepsze w ogóle na całym świecie. I wie pan, prawda? Pan się ze mną zgadza. Proszę panowie, sami powiedzcie, gdzie na świecie są takie kobiety, które potrafią zadbać o siebie, o męża, o rodzinę. Pracują, uczą się, chodzą jeszcze do fitness, czytają, rozrywkowe jakieś rzeczy też prowadzą. Mają czas na wszystko, prawda? I to nie jest ze szkodą dla was wcale. Mało tego, chyba jesteście dumni, że macie takie kobiety obok siebie. Ja mam taką teorię, że nasze Polki czerpią tą swoją energię z kosmosu. I w związku z tym napisałam takiego barskiego bluesa, który nazywa się Kosmiczna Polka.
największy argument. No to teraz jednak chyba co, ja mam taką propozycję, żebyśmy przeszli jednak do polskich utworów. Będzie smutno. To jest taka piosenka, którą specjalnie dla mnie napisał Jurek Masłowski. Jest naprawdę piosenka, która ma na YouTubie, ma kilkadziesiąt różnych takich wyświetleń i mało tego, powstało kilka filmików, które są robione przez ludzi w ogóle mi nieznanych, ale to jest właśnie fenomen internetu. Także zaśpiewam Państwu, ale będę cały czas miała oczy zamknięte, ponieważ to jest piosenka, która jest niestety taka. Zresztą sami Państwo zobaczycie. Moja modlitwa. Wiary w Ciebie, zem do końca.
Zmieniam się w ogóle. Trochę nadziei na nadzieję. Nieba okruszę wysokiego. Trochę kolumnej ziemi. Chleba, lecz niezbyt poprzedniego. Trochę nadziei na nadzieję. I garść niemądry, śmieszny wzruszeń. Przypominamy, proszę Państwa, że wszystko jest wydawane naszym kochanym gościom, oczywiście i Państwu. Państwo drabikosy są zadowoleni? Bardzo, bardzo! O, no to super. A Państwo? Cieszę. No to ja jeszcze dołożę. Dołożę taką piosenkę, że bo ja jestem bardzo pogodnym człowiekiem, wielką optymistką, więc... A są rzeczy, które nie da się powiedzieć tak bardzo dynamicznie i... No, czasami pewne rzeczy trzeba doświadczyć. Smutnych, żeby potem umieć docenić to wszystko piękne, co nas spotka potem. Piosenka nosi tytuł Jedno pytanie. I jest to niestety kolejne z pytań, na które nie ma odpowiedzi. Nie.